przedsięwzięcie kulinarno-rekreacyjne Ziemniaczysko organizujemy po raz enty w Zubrzyce Wielkiej, gdzie z inicjatywy mieszkańców wsi, jak również mieszkańców gminy, spotykamy się, by promować potrawy ziemniaczane. Ten region, ta wieś słynie z tego, że jest gościnna, szukała swojej marki i myślę, że doskonale się sprawdziła. Na konkurs kulinarny napływa rokrocznie bardzo dużo potraw konkursowych. W tym roku dołączyliśmy warsztaty kulinarne, jak również wiele innych atrakcji. Nie mogło zabraknąć konkursów wiedzy odnośnie bezpieczeństwa pracy na roli, dlatego też włączyła się placówka terenowa Kruz Sokółki. Oczywiście mieszkańcy wsi postarali się, by były atrakcje dla każdego. Będą przejażdżki kucykiem, są atrakcje dmuchane, jak również tradycyjne lody pod Matczaka. I jak tu Państwo widzicie, co roku jest konkurs na potrawy ziemniaka. I tak jak tu wcześniej Pani Dyrektor powiedziała, wszystko co jest proste, to jest dobre i ludziom brakuje takich smaków prostych, bez konserwantów, potrawy zrobione praktycznie tylko z własnych produktów i sól, pieprz do smaku. Jakie atrakcje nas jeszcze czekają? Jak co roku dla starszych i młodszych, dla sołectw konkurs sołectw z wykorzystaniem akcesoriów służących do dawniej do wykopków ziemniaków, ale dzieci dmuchańce i różne tutaj zjeżdżalnie i tak dalej. Oprócz tego jeszcze co roku jest stoisko KRUS-u, które promuje bezpieczną pracę w gospodarstwach.